O kurwa, prawie się zżygałem. Babie, to nigdy wiary dać nie można. Zapamiętaj se! Uratuj nas przed bestią. Jedzcie, pijcie i radujcie się! Czemu nikt się tym nie zajmie? Lebioda. O co chodzi? A wyście może w sprawie ogłoszenia, mistrz wiedźmiński? To ty masz problem z jakimiś hałasami na cmentarzu? Tak, tak! Wygląda na to, że tylko ja! Nikt inny się nie pofatygował, żeby się tym zająć, a hałasy wszyscy słyszą! Byłem z tym u gwardii książęcej. Podobno nic nie znaleźli, ale kto ich tam wie, czy w ogóle szukali? To co mam zrobić? Sam się po cmentarzach szwendać? Te hałasy powtarzają się regularnie? Co noc? Ja tu zaraz obok mieszkam, to słyszę wyraźnie, jakby mi kto trąbkę do ucha przystawił. Kurwa! A potem... Coś jakby niedźwiedź pierdolnął w kredens. Rozumiem. Zajmę się tym. Były jakieś ofiary? Albo zaginął ktoś ostatnio w okolicy? Czy to tylko hałasy? Nie, nikomu nic się nie stało, na szczęście. A co, myślicie, że to może być jakiś potwór? Może, ale nie musi. Równie dobrze mogą to być hieny cmentarne, albo jakiś bezdomny. Przekonamy się. Sam już nie wiem, co gorsze. No nic, w każdym razie ruszajcie, mistrzu. Nie słyszę żadnych hałasów, ale może warto się rozejrzeć. Też mam bliznę! O tu, na kolanie! Hałasy to może być robota hien cmentarnych, ale i tak trzeba poczekać do wieczora, żeby to sprawdzić. Zaraza. Znowu ktoś się tłucze. Hałas zdaje się dobiegać z katakumb. To stąd dochodzą te hałasy. Nikogo nie ma? Dziwne. Nie wygląda to też na leże baby cmentarnej. To nie może chodzić o hieny cmentarne, bo na pewno by nie zostawili złoconego wazonu. Louis de Corentin odszedł w dniu wspomnienia świętego Dyzmy. To mniej więcej wtedy zaczęły się te hałasy. W miarę świeże. Pogrzeb był niedawno. Tu spoczywa Margot de Corentin.
roztrzaskane naczynie, jakby ktoś cisnął nim o ścianę. Nie ma śladów potworów ani hien cmentarnych. Lekki bałagan i tyle. Może to jednak nie tu? Dziwne. Niemożliwe. Hałas wyraźnie dochodzi z tego grobowca. Coś tu jest nie tak. Trzeba się tu gdzieś zaczaić i poczekać na rozwój wypadków. Nic, tylko całymi dniami bimbał i grał w te przeklęte karcie, jak jakiś krasnolud. Tfu, do stu diabłów. Jasne, bo lepiej sterczeć pod świątynią Lebiody i modlić się ranki wieczory. Niewdzięcznik, za ciebie też się modliłam, żebyś jarzmo hazardu zrzucił. No to marnie ci poszło. Widać, bogowie też mieli dość tego jazgotu. A ty tu czego? To prywatna rozmowa. Nie można tam trochę ciszej? Sąsiedzi się skarżą. Jacy sąsiedzi? Przecież tu wszyscy nie żyją. Nie wiem, kim jesteś, ale ratuj mnie! Nie chcę przez wieczność leżeć obok tego bezbożnika! Zabierz go z mojej krypty! Ale o co tu właściwie chodzi? To moja krypta! Moja! A ta raszpla nawet po śmierci nie chce się odczepić i mi kołki na głowie ciosa! Gdzie ja miałam oczy, jak za niego szłam? Tego bydlaka, karciarza i szulera! Nawet własne dziecko byś w gwinta przegrał! To było raz, kurwa, i to żartem! Ile razy mam ci powtarzać? A kto nasz cały majątek na posąg Lebiody oddał? To był zbożny cel! Zbożny! Światłość naszego błogosławionego proroka odmieniłaby ten kraj hazardu i herezji! Skąd na miłość bogów mogłam wiedzieć, że to szwindel? Bo cię ostrzegałem! Jakieś 500 razy! Cisza! Uspokójcie się oboje! W tej sytuacji nie widzę innego wyjścia, niż przenieść jedno z was. Wtedy znowu będzie tu spokój. Tak! Zabierz jego! Jeśli to zrobisz, to ja powiem ci, gdzie ukryłam jego szczęśliwe karty do gwinta! Wiedziałem, że to ty. Nie, no trzymajcie mnie. I nie dość, że chcesz mnie wyrzucić z mojej własnej krypty, to jeszcze mu zapłacisz moimi kartami. Zaraz mnie szlak trafi. Gdybym miał te karty na turnieju w Belhaven, to bym nadal żył. To przez ciebie, cholero jedna, mnie zadźgali! O nie! Za twoje długi cię zabili, nie przeze mnie! Nie będziesz chyba słuchać tej starej dewotki. Wiem, gdzie schowała te karty. Sam ci je dam. Tylko ją stąd wynieś na miłość Lebiody. Muszę się zastanowić. No dobrze. Jedno z nich trzeba przenieść. I rzekł prorok Lebioda, nie będziesz grać na pieniądze. A potem dodał, bo dla mnie zabraknie! Ty heretyku! Zamknij się! Nie rozmawiam z tobą! O nie, Scaramento! To ja nie rozmawiam z tobą! Louis de Corentin prosi o westchnienie do proroka Lebiody.
A więc dałeś się jej nabrać, kurwa. No dobra, słuchaj, mam małą prośbę. Bądź człowiek, weź ty mnie zostaw w komorze Boklarskiego Towarzystwa Gwintowego. Jest tutaj, niedaleko. A ty byłeś członkiem? No właśnie, nie. Ale byłoby miło w sumie. Po śmierci to chyba nikomu nie robi różnicy. W sumie mi też nie robi. Zajmę się tym. Gdzie ta komora? Jak zejdziesz do katakumb, idź prosto. Wejście do komory jest na początku korytarza po prawej. Dzięki. Głębiej w katakumbach. No to idziemy. To chyba ta komora, o której mówił Louis. Tu roboty nie znajdziesz, a raczej zapłaty za roboty. Panowie też do tego klubu Gwinta? Co kurwa? Coś ci za jeden? Kto cię nazwał? Tak wiele pytań i tak mało odpowiedzi. Kurwa! Filozof się znalazł. Brać go, chłopaki, przeca samo jeden. Gdybym dostawał koronę za każdym razem, gdy to słyszę. Dobra, czas zgłosić się do Margot po nagrodę. Załatwione. No to gdzie ta szkatułka z kartami? Gdy wyjdziesz przez bramę bednarzy, skręć w prawo. Łatwo rozpoznasz nasz dom po szyldzie z drzewem nad drzwiami. Szkatułkę znajdziesz w ogrodzie. Zakopałam ją pod krzakiem róży. Szyld z drzewem, krzak róży. Zapamiętam. Co zrobiłeś z Louis? Fakt, to był kawał drania. Świata nie widział poza gwintem, ale nie chciałabym, żeby skończył w rowie czy w wychodku. Nie martw się. Znalazłem mu dobre miejsce. Będzie się tam czuł jak w domu. Bywaj. Załatwione. Nie będzie więcej hałasów na cmentarzu. No, nareszcie wyśpię się we własnym łóżku. W Lisku też zrobiło się za głośno. Co za ludzie? Drą się jak opętani. Jeden ciągle tylko Odrin, Odrin, jak pomylony. No dobrze, a co to było tam na cmentarzu? Potwory, jak mówiliście? Nie. Kłótnie małżeńska. I to wszystko? A wrzeszczeli jak potępieńcy. No cóż, przykro mi, że kłopotaliście się dla takiej głupoty.
Tu macie za fatygę. Dzięki. Nogi mi zdrętwiały. Nogi podrętwiały. Medalion droga. Coś jest nie tak. No jest. Tak, jak mówiła. Są i karty do gwinta, jak obiecała.